Eryk Latoń, on na prowadzeniu. Ma 39 punktów i za nim już tam oczywiście na kole. Adam Stachowiak również dzisiaj walczy tutaj o wygraną w tym Grand Prix Częstochowy. Kryterium ma już tutaj swoją renomę w Częstochowie. Przyjechały wszystkie, kto są najlepsze polskie grupy zawodowe. Oprócz tego jeszcze też jestem zadowoleni, bo tak, wyścig amatorów, wyścig dzieci, wyścig młodzieży, wszystko fajnie. Pogoda bardzo dzisiaj dopisała. Trasa zdecydowanie wymagająca, ale to bardzo fajnie, bo przynajmniej pojechały te dziewczyny, które miały najwięcej pod nogą tego dnia, tak naprawdę. Podjazd ciężki, ale jak jest ktoś mocny, to zawsze pojedzie, prawda? Nawet ja miałem problemy po samym starcie, jednak doszedłem do siebie dosyć szybko i goniłem rywali, którzy próbowali odjechać od samego startu. Trasa dosyć kreatywna i wiadomo, utrudnienia bruk, ale to nie przeszkadzało zbytnio nam. Trasa wymagająca, na każdym wyścigu jest zawsze ciężko, konkurencja spora, także było dobrze. Eryk Latoń numer jeden dzisiaj tutaj z Prandy Polkowice, on dzisiaj wygrywa ten wyścig. Jestem tutaj już drugi raz, bardzo przyjemna atmosfera, trasa w porządku, trochę bruku, pod górę, no lubię elegancko. Dziewczyny wystartowały mocno. No mnie jakoś tak nieszczególnie dobrze, ale nie liczy się, który byłem na mecie, liczy się, że to, że była świetna zabawa. I trasa jest bardzo trudna, bardzo selektywna, jest dosyć duże przewyższenie na trasie, jest jedna nawrotka, na której trzeba się zatrzymać i startować od zera. No i przede wszystkim ten bruk, który po kilku kółkach czuć bardzo mocno na rękach. Oczywiście, zwłaszcza nawierzchnia nierówna, bardzo wyboista, mocno daje się we znaki. Trasa jest bardzo trudna. Tu niektórzy mówią, 20 rund, 15, ale to jest gehenna. Tu już widzimy po 3-4 rundach, to już są porwane peletony, już nie ma w ogóle grupy, już jeżdżą pojedynczo. Wiadomo, w elicie to jeszcze jadą jakąś grupką większą, ale to jest już elita, tam są zawodowcy. Ale też już na 80 kilku startujących już jedzie tylko ze 30 osób, ponieważ no tak jest ciężki wyścig. No tutaj nie ma w ogóle szans, żeby słaby zawodnik przejechał tą trasę. Jedynka do Eryka Latonia. Radio Jura. Muzyka wybrana dla Ciebie. Częstochowa 93,8 FM.